Co ci się stało? Ja już wiem. Co wiesz? Co zrobić, jak ktoś kichnie? Mama mi powiedziała. Co zrobić? Dzieci, dzieci, nauczę was teraz czegoś bardzo ważnego. Co robić, jak ktoś kichnie? Ale jedna z was musi kichnąć. Rybka? Psik? To było udawane kichnięcie. Poza tym, jak się kicha, to trzeba zasłaniać pyszczek. Trudno kichnąć na zawołanie. Kichanie to coś takiego, co samo przychodzi. Kicha się, jak ma się katar, jak jest się chorym. A, no tak. Dlatego zasłania się pyszczek, żeby nikogo nie zarazić. Dzieci, dzieci, kto kichnie? Tadam, już mam. Lola, połaskacz mnie po nosie. Psik! Na zdrowie. Mówi się na zdrowie? A ten, kto kichnął, odpowiada dziękuję. Dziękuję. Dzieci, dzieci, czego się dziś nauczyłyście od mądrego profesora Finka? Że od kataru się choruje. Źle. Że trawa morska służy do łaskotania w nos. Źle. Jak to źle? Lola, pokaż panu profesorowi Finkowi, do czego służy trawa morska. A psik! Na płetwej macki, przestańcie! A psik! A psik! Na zdrowie! Meduza. W lewo? Nie, w prawo. Wyżej. Teraz dobrze. Teraz! Udało się? Udało? Zamieniamy się. Teraz ja chcę podpowiadać Loli. To ja puszczam bańkę. Ojej, jakie to fajne! Przepraszam, możesz się odsunąć? Właśnie się tu bawimy. Nie mogę! Czemu? Bo jestem duża. Duża? Duża. A jak ktoś jest duży, to inni mu ustępują. Idźcie się bawić gdzie indziej. To nieprawda, że jak ktoś jest duży, to inni mu ustępują. Masz rację. Poza tym ona nie jest duża, ona jest mała. Duża czy mała, musimy coś zrobić, żeby odpłynęła. Psuje nam zabawę. Skoro nie chce odpłynąć, bo uważa, że jest duża, to powiemy jej, że jest mała. Wcale nie jesteś duża. Jesteś mała, więc możesz sobie... Sprawiła się jej przykrość. Na płetwej matki, co robić? Tadam, już mam. Wiesz co? Jak ktoś jest duży, sam może ustąpić. Czasami nawet powinien, żeby pomóc małym. Naprawdę? Oczywiście. Pomożesz nam? Odsuniesz się trochę, żebyśmy mogli się dalej bawić? Chyba mogę, chociaż jestem duża. Czekajcie, spróbuję. Udało się! O, a to kto? To moja młodsza siostra, jest mała. Chodź, ustąpimy im miejsca. Wiecie co? Ta meduza naprawdę jest dla swojej młodszej siostry duża. Lotka. Psst, słyszałyście? Finek połknął boję. Psst, słyszałeś? Finek połknął boję. Ja jestem Finek. Niczego nie połknąłem. No, nie wiem. Na płetwej macki nie połknąłem żadnej boi. Dobrze, już dobrze. My ci wierzymy. Ale co to w ogóle było? To plotka. Takie obmawianie kogoś i kłamanie na jego temat, żeby mu zrobić przykrość. To strasznie niemiłe. Strasznie niemiłe. Ja się bardzo źle z tym czuję. Chce mi się płakać. Ojej, nie chcę, żeby Finek płakał.
Musimy to powstrzymać. Mała meduza musi przestać obmawiać Finka. Dokąd ona popłynęła? Tam jest. Boję? Całą boję? Całą! Nie połknąłem boi. Czemu opowiadasz takie rzeczy o Finku? Bo to strasznie ciekawe. Jak to opowiadam, to wszyscy się dziwią i przejmują. I mówią, ojej, naprawdę. I wszyscy mnie słuchają. Ale to jest kłamstwo. Pomówienie. Krzywdzisz tym Finka. Serio? Nie sądzę. Ta-dam, już mam. A jak ty byś się czuła, gdyby ktoś o tobie za twoimi plecami... Ona nie ma pleców. A jak ty byś się czuła, gdyby ktoś o tobie bez twojej wiedzy opowiadał, że połknęłaś boję? Połknęłaś boję? Ja? Och nie, to by było straszne. Przepraszam cię, już nie będę. Teraz wszystkim opowiem, że to nieprawda. Zgoda? Zgoda. Mini, Lolu, dziękuję za pomoc. To chyba koniec tej niemiłej przygody. Koniec? Nie sądzę. Jak to? Was to nie ciekawi? Ale co? Jeśli nie Finek i nie mała meduza, to kto zjadł boję? Aha. Turysta. Hejka, co robisz? Dziwnie się zachowuję. Hejka, co robisz? Hejka, ćwiczę bycie turystą. Ojej, a kto to jest turysta? To ktoś, kto opuszcza na chwilę swój dom, żeby zobaczyć inne miejsca. Ktoś, kto lubi podróże i jest ciekawy świata. Taki turysta nie przeszkadza innym, jest uprzejmy, nie śmieci, stara się dowiedzieć jak najwięcej o miejscu, w którym się znalazł i zachwyca się. I ćwiczysz bycie uprzejmym? Tak, i nie śmiecę. Tylko mam kłopot z dowiadywaniem się wszystkiego o naszej zatoce. Ta-dam! Już mam! Pomożemy ci. Ty będziesz udawał, że jesteś tu pierwszy raz, a my, że cię nie znamy. Możesz nas zapytać o zatokę. Na płetwej macki! Super! Poczekajcie tu! Zaraz podpłynę jako turysta. Udajemy, że ze sobą rozmawiamy? Zgoda. Zaczynaj. Widziałaś tę ławicę dziś rano? Nie. Ławice? No i co z tą ławicą, Mini? Hej, jaka to ławica? Duża czy mała? Skąd płynęła? Dokąd płynęła? Szybko płynęła? No opowiadaj, opowiadaj, rybo, bo mnie skręca z ciekawości. Lola, nie było ławicy, tylko udajemy, że rozmawiamy. Patrz, Finek popłynął. Ale ja właśnie udaję. Co ty myślisz, że ja ławicy nie widziałam? Hej, Finek! Nie chciałem wam przerywać, bo jestem kulturalny. Strasznie trudno jest być turystą. Trudno jest być turystą, kiedy się odwiedza miejsce, w którym spotykasz takie gadatliwe ośmiornice. Ciekawe, czy gdzie indziej ośmiornice też tak trajkoczą? Oczywiście, że nie. Jestem wyjątkowa, unikalna. Ojej. A ty co? Zachwycam się unikalną ośmiornicą. Bardzo dobrze. Proszę się zachwycać do woli. Finek, będziesz świetnym turystą, a Lola świetną atrakcją turystyczną. Nie da się ukryć, ozdoba naszej zatoki.